Proszę Państwa, chciałbym dzisiaj jakoś bardzo pobieżnie oczywiście omówić możliwości potwierdzenia ewolucji organizmów żywych. Chodzi o to, że według, no, ja bym powiedział, religii neodarwinizmu, czy według religii ewolucjonizmu, wszystko sobie ewoluuje, no tylko skupiając się już na organizmach żywych, to, co w rzeczywistości przebiega w czasie milionów lat, to jest trudne do stwierdzenia, ale przecież mamy teraz nowoczesną technikę, nowoczesne komputery, które działają na pewno miliardy razy szybciej. W związku z tym możemy Wam pokazać, że ewolucja przebiega właśnie w komputerach, czyli in silico. Nie in vitro, czyli nie w szkiełku, tylko in silico, czyli w silikonie, w komputerze. I zobaczmy, jak wyglądają programy pokazujące, że ewolucja przebiega tak, jak przewidział to, powiedzmy, Darwin. Nazywamy to w tej chwili neodarwinizmem, dlatego że ten prąd, tak powiem, ideologiczny, zakłada dwie rzeczy. Że rozwój może następować ze zmian przypadkowych, bez jakiegokolwiek sterowania, i istotne jest przeżywanie najbardziej dostosowanych. Co to znaczy, zaraz zobaczymy. Jedną z takich ważniejszych książek w dziedzinie tych wierzących w możliwość spontanicznej ewolucji, jesteśmy teraz tylko w świecie organizmów żywych, była książka Richarda Dawkinsa Ślepy zegarmistrz, który tam na kilkuset stronach pokazywał, że ewolucjonizm wszystko wyjaśnia i że właśnie tytułowy ślepy zegarmistrz może ten zegarek sobie zbudować, no dodałbym, no, nie wiem, z łomu czy z czego. Otóż istotne jest dla tych wszystkich, którzy są deprawowani tym, co jest ewidentnie nielogiczne, a mówię tu o młodych studentach, o uczniach oczywiście, ale również o studentach, szczególnie biologii, że tam nie podaje się w tych wykładach błędnych, nie podaje się podstaw, tych podstaw, czyli po prostu założeń. Ten Richard Dawkins, który był bardzo dobrym, powiedzmy, ewolucjonistą, ale również popularyzatorem, w swoim czasie zaproponował taki prosty algorytm, który pokazuje, ten algorytm nie był zresztą taki prosty, który pokazuje, w jaki sposób działa ewolucja, ale właśnie przyspieszona te miliardy razy, czyli w komputerze. Mianowicie, ja oczywiście również bardzo skracam, wszelkie nieścisłości są związane z tym, mam nadzieję, że tylko z tym skracaniem, ale to mogą Państwo na stronie dakowski.pl znaleźć precyzyjne argumenty napisane. Natomiast te algorytmy ewolucyjne, one starają się pokazać, w jaki sposób można, powiedzmy sobie, z chaosu dojść do rozwoju, czyli dojść na przykład do stadium racjonalnego zdania. Jest to
rozwinięcie tego obrazu, który kiedyś pokazywaliśmy i pokazujemy. Jeśli byśmy posadzili tysiące czy miliony małp przy klawiaturze, przy klawiaturach i jakoś polecili im klepania w tę klawiaturę, to po jakim czasie i przy jakiej ilości tych milionów małp nastąpiłoby powstanie na przykład sonetu Szekspira. Więc jeśli tak to patrzymy, to oczywiście te prawdopodobieństwa można wyliczyć, ale ewolucjoniści mówią, o nie, to nie jest tak. I teraz pokażę Państwu ten tak zwany najprostszy algorytm, to znaczy właśnie tą symulację Richarda Dawkinsa. Jest to program, który się nazywa Weasel, to jest łasica, a związane to jest z tym, że Dawkins proponuje jakieś zdanie, znaczy ustawienie kilkudziesięciu liter, dowolnych liter, i czy da się je doprowadzić do zdania, które to jest z Hamleta, które brzmi "Methinks is like a weasel". Ogólnie biorąc, tłumacząc niedokładnie, zdaje mi się, że jest podobniejsza do łasicy. To zdanie jest sensowne. "Methinks" pisze się razem, bo tak chciał Szekspir. I dobrze. Otóż zasada jest taka, że mamy jakikolwiek ciąg liter i wtedy program w tej najprostszej wersji, oczywiście są wersje później rozbudowane, w tej najprostszej wersji program sprawdza, czy jeśli uderzamy, zmieniamy każdą z tych liter, czy trafiamy na literę, która pasuje do tego celu, to znaczy do tego zdania z Szekspira. Jeśli pasuje, to zostawiamy tą literę, która pasuje do tego zdania ostatecznego, a jeśli nie, to następuje kolejne uderzenie, to już małpie uderzenie, i znowu próbujemy w sposób przypadkowy trafić. Okazuje się, że po kilkudziesięciu krokach, to zwykle tam 40 czy 43 to są kroki, po których już pojawia się to właściwe zdanie, to znaczy właśnie to zdanie z Hamleta Szekspira, "Methinks is like a weasel". It's like a weasel. Otóż, czy to wykazuje, że w tych 40 kilku krokach uzyskaliśmy to, co chcieliśmy uzyskać? To znaczy pokazanie, że w sposób przypadkowy można dojść do celu. Otóż, ja mówię w tej chwili o najprostszej wersji, bo wersje bardziej skomplikowane są, o których zresztą wspomnę za chwilę, ale przy tej najprostszej wersji, otóż nie. Dlatego, że mamy zapisany ten cel ostateczny. To znaczy mamy zapisany ten wers z Hamleta, do którego program szybko zdąża i dochodzi. Czyli sam Dawkins w swoim czasie przyznał i zgodził się, że to nie jest dowód na ewolucję w tym wypadku liter czy zdań w kierunku tym przewidzianym, znaczy w kierunku na przykład rozwoju życia czy bardziej lepszego dostosowania, tylko jednak jest dowodem na to, że jest to, że istnieje cel, do którego dążymy, czyli to jest działalność celowa. Są programy niezwykle, o wiele bardziej skomplikowane. Aha, jeszcze chcę powiedzieć, że to, że tego typu programy jak Weasel są, istnieją, działają, dla różnych niedouków z dziedziny ewolucjonizmu, szczególnie na większości wydziałów biologii
jest matematyka bardzo i logika bardzo po macoszemu traktowana, więc profesorowie wskazują, studenci wierzą, czy pokazują, bawią się tym programem Wiesel i mówią, no widzicie, ewolucja zachodzi. Oczywiście nie dociera do nich to, że jest to po pierwsze, jest zdefiniowany cel, czyli po drugie jeszcze, że jest zdefiniowana droga, to znaczy istnieje cały racjonalnie, rozsądnie napisany program dochodzenia do tego celu. Czyli mamy dwie rzeczy, które istnieją, które są poza możliwością pojmowania tych studentów czy profesorów, którzy to profesorowie są zwykle dyrektorami jakiegoś tam Instytutu Ewolucjonizmu lub coś w tym rodzaju. Mianowicie, że w tego rodzaju programach dochodzi się, istnieje cel, czyli tutaj raczej to jest dowód na działalność in silico celową, ale poza tym istnieją te wszystkie i komputery, i programy komputerowe, które są programami niezwykle precyzyjnie racjonalnymi, rozsądnymi, a nie ma w tym nic przypadkowego. Natomiast te próby wprowadzenia przypadków w postaci jakiegoś generowania liczb losowych, to są tylko atrapą tego, co się rzeczywiście w tych programach dzieje. Z takich bardziej skomplikowanych programów jest to program na przykład symulacja Schneidera EV, czyli EV, oraz symulacja Leńskiego AVIDA. Ja to mówię na podstawie artykułu Michała Ostrowskiego, który też można znaleźć i na mojej stronie, i na którejś stronie kreacjonizmu, ale to są argumenty, które poddają się krytyce logicznej. Więc nikt ze strony tych wierzących w nieistnienie planisty nic im tak na razie sensownego nie zarzucił. Więc te programy EV czy też AVIDA to są programy o wiele bardziej skomplikowane, ale wszystkie te programy prowadzą do powstania struktur, powiedzmy takich silikonowych zwierzątek, silikonowych struktur, które mają imitować istoty żywe, w kierunku ich doskonalenia się, ale po pierwsze dzieje się to właśnie w ten sposób, że zawsze jest funkcja celu, to znaczy jest cel, a nie przypadkowy, ten wspomniany na wstępie zegarmistrz nie jest ślepy. Ten zegarmistrz po pierwsze ma wspaniałe narzędzie, które intelekt rozwijał przez ostatnie kilkadziesiąt lat, czyli komputer, programy komputerowe, programy logiczne i ma również cel. Celem jest uzyskanie właśnie takiej quasi istoty, powiedzmy sobie w tym w świecie wirtualnym, ale quasi istoty, która jest określona. Innymi słowy, te programy, które miałyby wskazywać na to, że jest możliwa ewolucja przypadkowa, prowadząca do samorozwoju istot żywych, wskazują raczej w odwrotnym kierunku, znaczy wskazują na tym, że istnieje plan, w związku z tym, że istnieje planista, czyli że istnieje twórca, czy to programu, czy w ogóle całej myśli badawczej, czyli według nas, że istnieje stwórca. Bardzo charakterystyczna była ewolucja dobrego matematyka i biologa Dawid Berliński. On publikował przez wiele lat w takim żydowskim piśmie konserwatywnym w Stanach, które się jest ciągle Commentary, to jest miesięcznik, i on dochodził powoli do tego, że
pochylił się jako biolog nad takim programem, który ktoś tam opublikował i który zdobył ogromne powodzenie w Nature chyba, czy w Science, już nie pamiętam. Program, który pokazuje, jak powstaje plamka światłoczuła, a jak z tej plamki światłoczułej rozwija się później powoli, powoli się rozwija, powstaje wreszcie oko. Otóż znaleziono w międzyczasie, że, znaczy w ostatnich 150 latach, że takich różnych co do samego założenia, podstaw rodzajów oczu wśród zwierząt jest około 40 czy 42 rodzajów. Czyli co najmniej 42 różne są sposoby, zupełnie od podstaw różne, dochodzenia do tego, że jakieś tam muchy, czy inne pająki, czy małpy, czy ludzie, czy ryby widzą. Więc ten berliński Dawid pochylił się nad tym programem i okazało się, że ten program też jest programem, jak te wspomniane przed chwilą, który prowadzi do konkretnego celu. Czyli programem, który też wskazuje na istnienie programisty, twórcy tego wszystkiego. Jak ktoś inny powiedział, mówiąc właśnie o ewolucji wzroku, że 5% oka to nie jest 5% widzenia, to jest zupełna ślepota. Dopiero 100% oka jest, daje widzenie. Tutaj jesteśmy przy takiej prostej, wydawało się rzeczywiście prostym pojęciu, jaką są układy nieredukowalne. Takim, to jest koncepcja takiego Behego, ale stosowana powszechnie w tej chwili. Najprostszym układem nieredukowalnym, który zawsze pokazujemy, to jest pułapka na myszy. Otóż pułapka na myszy, klap, klap, składa się z 7 części, z których każda z tych części, która istnieje, jeśli ich jest 6, dowolne 6 z tych 7, to pułapka na myszy nie działa. Czyli niemożliwe jest przejście, powiedzmy, zbudowanie takiej pułapki na myszy w sensie jakiegoś wiatru na wysypisku złomu, żeby wreszcie powstała taka pułapka. Bo prawdopodobieństwo tego, to jest najprostszy przykład układu nieredukowalnego, jest prawdopodobieństwo powstania takiego układu. Co lepszy student fizyki czy matematyki może to policzyć? Przypuszczam, że student biologii raczej nie, ale to prawdopodobieństwo jest ekstremalnie małe, praktycznie, a może nawet naprawdę w kategoriach czasu życia wszechświata jest zero. Czyli jest bardzo dużo w świecie materialnym układów właśnie nieredukowalnych, które są nieskończenie, ogromną ilość razy, miliardy razy bardziej skomplikowane niż pułapka na myszy. One wszystkie wykazują, że niemożliwe jest powstanie takich właśnie układów nieredukowalnych w sensie przypadkowym. Jest jakiś tam histon 4 chyba. Jest to bardzo podstawowa składnik enzymów. Otóż należy właśnie do takich układów nieredukowalnych. Czyli to jest dowód jednoznaczny, że w czasie istnienia tego, czyli naszego wszechświata, wszechświat żyje, ma wiek 13,7 mniej więcej miliarda lat, jak również w czasie tysiące czy miliony razy większym, niemożliwe jest powstanie spontaniczne czegoś takiego jak
czy pułapka na myszy, czy właśnie ten Histon 4, w związku z tym również niemożliwe jest powstanie życia. Wnioski z tego są zupełnie jednoznaczne. Mianowicie takie, że jesteśmy eksperymentalnie doświadczamy tego, że istnieje twórca, istnieje planista tego wszystkiego, czyli tego, że istnieje stwórca. A to, że stwórca jest Trójcą Świętą, czyli jeden Bóg w trzech osobach, a to to już dostajemy jako tajemnicę dopiero w objawieniu. Dziękuję. Oh,